Buziaka, tacie. Na rano. Na powitanie. Hmm. A tutaj jeszcze pocałuję. Tutaj. Tutaj pocałuję. I tutaj jeszcze. I w nosek jeszcze. A w usteczkę. Chłopaki, jedziemy szybko czy bardzo szybko? Idziemy. Idziemy szybko. Sąsiaduje z nami, po mojej lewej ręce jest punkt medyczny. Gdyby trzeba było jakiejś pierwszej pomocy, jakieś skaleczenie. Wyjście na scenę. Onko igrzyska zaczynają się we Wrocławiu. I co będziesz robił? Będę wciągał flagę na maszt. Nie było gadżet, tylko dostawali pas. Jeden nit chyba ważył w pasie około 100 gram złota. Nasz brawura, a za nimi nasze wspaniałe i kochane dzieciaki i młodzież na 10. Onko Igrzyska Dzieci i Młodzieży Wrocław 2017. Chciałem Państwu pokazać kilka elementów technicznych z mojego środowiska, z mojej pracy. Mam nadzieję, że dla Was będzie to interesujące. A na 24 będę boksował 10 rund. Nie wiem, jak ja to wytrzymam, jak ja ze samą skakanką jednej rundy nie mogę. Ale myślę, że dam radę. Teraz Wam jeszcze pokażę piłkę refleksową. Bardzo fajne ćwiczenie, można się trochę zabawić. Natomiast po tym będę chciał zaprosić kogoś do ringu. Będziemy walczyć w sposób uproszczony. Mianowicie, punkty zdobywa się uderzając naszego sparring partnera otwartą dłonią w bark. Byłby tylko bark, ale w związku z tym, że to jest kobieta, to jeszcze będzie kolano. Więc runda! Dlaczego wspieram takie inicjatywy? Bo lubię pomagać innym, bo uważam, że są ludzie, którzy tak niewiele potrzebują do szczęścia i mnie to nic nie kosztuje, a myślę, że wielu dzieciakom sprawiłem mnóstwo radości. Myślę, że już nie chcę, Mateusz Masterna, serdecznie witamy.
najmłodszy master na ringu, syn Mateusza. Na pewno kolejne wspaniałe pokolenie pięściarskie. Mateusz Masterna. Po emocjonującym pojedynku jednogłośnie na punkty zwycięża Patryk Majek. Nagrody zostaną zapamiętane na długo, albowiem to sam mistrz Mateusz Masterna nie wręczał. Pięknie dziękujemy Mateuszowi. Był ten Janik w końcu, czy nie było? Ciągle przez walkover. Przez walkover? Walkover. Odpuścił. Nie chciał uścisnąć mojej dłoni. You love me, tak? Tak. Dziękuję. W związku z tym, że nasze dzieci nie miały dnia dziecka, bo tatuś jak zawsze nieobecny, to dzisiaj nadrabiamy. Czyli salto nie? Nie. Za ważna walka. Gdzie ten tata lezie oszalał? W niedzielne południe nie ma to jak iść pobiegać. Czuję się w mega formie. Stresuję się, że przyjdę i nie będzie obiadu. Głodny master to zły master. Jestem w poniedzielnym treningu. Oglądałem walkę Andrzeja i nie ukrywam, że mocno ściskałem kciuki, ale niestety, boks jest brutalny i jak ktoś boksuje niepoprawnie, to kończy się tak, jak widzieliśmy. Bardzo szkoda, bo liczyłem, a właściwie nie liczyłem. Nawet miałem sen, że Andrzej Fofana zostanie mistrzem świata. Niestety, mój sen nie był proroczy. Moim zdaniem, jak powinien boksować Andrzej? Nie z dwoma lewymi zbliżać się w ten sposób, jak on to robił, do rywala. W związku z tym, że miał lepsze warunki fizyczne, wysoko ręce, zwód, nie dać się wyczuć, nie pozwolić, zwód, lewy, zaczepny, cały czas zmuszać go do tego, by rywal był w niepewności, żeby jego wyczekiwanie na kontrę mu się nudziło i w pewnym momencie bam, i już, i tu dalej. Dalej, nie pozwalać mu, żeby mógł nas wyczuć. I widzimy dogolną sytuację, przeszedł na nogach, stracił równowagę. Bam. I już. Dalej. Przejść w lewo, w prawo. Gdzieś tam nas zaatakował. Ręce wysoko. Przejść. I z powrotem. Zwód. Bam. I jakby tak Andrzej boksował, to by wygrał. No niestety, taki jest boks. Wydaje mi się, że Andrzeja zgubiło po prostu to, że za bardzo chciał. Chciał pokazać, chciał wygrać. Trudno mi się dziwić. Ale niestety, boks jest brutalny.
Chciałem iść biegać, a ty mi widzicie. Jakieś deszcze wychodzą, przeszkadzają trenować. Paskudna pogoda. Boże, zamęczysz mnie. Prywatności potrzebuję trochę. Przyjechałem do domu. Koniec tutaj nagrywania. To nie jest droga do PBN, tylko to jest droga przez mękę.